Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj na konferencji. Chcemy Państwu przekazać informacje na temat budżetu miasta Słupska, głosowania klubu radnych Platformy Obywatelskiej i naszych oczekiwaniach względem twórców tego budżetu. Przypomnę, że klub radnych Platformy Obywatelskiej złożył 34 wnioski do budżetu. Również uczestniczył w konsultacjach społecznych organizowanych przez miasto, jak również zachęcał wszystkich mieszkańców, którzy chcieli lub mogli korzystać z takiej możliwości składania pisemnie, listownie bądź za pomocą poczty elektronicznej konkretnych wniosków do budżetu miasta Słupska. Z tego, co Państwo pewnie wiecie, jest kilka zadań, które zostało zaakceptowanych przez całą Radę Miejską w Słupsku. Są to między innymi takie elementy, które za chwileczkę wymienię, a mianowicie najważniejszy to most na rzece Słupi, kontynuacja ringu, następnie wykonanie drogi łotewskiej na całej długości wraz z oświetleniem, budowa ulicy Dywizjonu 303, budowa, remont ulicy Dunikowskiego, bieżnia tartanowa w 4 LO oraz kuchnia w szkole podstawowej numer 10. Są również takie elementy, które dodatkowo włączone są do ulic, czyli chodniki, bo w ramach programu chodnikowego część tych chodników zostanie wyremontowana. Ale o tym chcieliśmy porozmawiać, czego w tym budżecie nie ma, albo też jakie były nasze oczekiwania w dniu wczorajszym. Na początek proszę pan przewodniczący, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej, pan Jan Lange. Dzień dobry Państwu. Ja może chciałbym się skupić trochę na czym innym, a mianowicie znacie wynik głosowania. Za budżetem głosowała komitet pani Danieleckiej i klub PiS-u i PiS-u. My wstrzymaliśmy się od głosowania. Jakie było nasze, dlaczego my wstrzymaliśmy się, to już wstępnie powiedziała pani przewodnicząca, że nie było z nami na tyle konsultacji zrobionych, co bardzo się zdziwiliśmy. Zawsze, co roku, przed każdym budżetem, z inicjatywą spotkań klubowych występowała pani prezydent z poszczególnymi klubami w celu omówienia głosowania, w celu omówienia, czy budżet, który oni proponuje, zadowalający, czy jeszcze coś zmienić. W tym roku nic takiego się nie odbyło, co domniemamy, że sprawa została rozstrzygnięta na innym gruncie, z innymi klubami i miała tą pewność, że po prostu bez klubu Platformy Obywatelskiej to głosowanie i tak będzie zaakceptowane, co było widać z wypowiedzi poszczególnych przedstawicieli PiS-u, bo jeśli jeden z przedstawicieli mówi, że to jest najlepszy budżet od 30 lat, no to ze zdumieniem otwieraliśmy oczy i słuchaliśmy, kiedy jeszcze nie tak dawno było wszystko negowane i wszystko było na nie. Dzisiaj przed samym głosowaniem Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił jedną poprawkę do budżetu, poprawkę znaczącą, ale chaotycznie, nieprzygotowaną. Chociaż sama sednie ta poprawka miała sens i myśmy ją popierali, bo to chodziło o MZK, dofinansowanie do MZK, do pieniędzy. Wiemy, że nasza spółka jest na granicy płynności finansowej i trzeba tej spółce jakoś tam pomóc. Natomiast sam projekt był tak przygotowany, że chciano zrezygnować z niektórych inwestycji, które mało tego, że są ważne dla miasta, ale jeszcze mają dofinansowanie z innych źródeł, co by się wiązało jednoznacznie z utratą tego dofinansowania.
Ja zaproponowałem między innymi, abyśmy tak ważną sprawę przełożyli na miesiąc styczeń i luty, gdzie mamy w swoich komisjach, czy w Komisji Finansów, czy w Komisji Komunalnej zaplanowane spotkanie z przedstawicielami MZK w celu omówienia ich sytuacji i tam wypracować naprawdę taki konsensus, wspólny konsensus dla całej Rady, aby im pomóc. Według mnie to powinno iść w tym kierunku, że nie dosypywać ileś milionów do spółki w celu, ja nie wiem, to miało być w celu podniesienia kapitału, czy w jaki sposób tego jeszcze dokonać. Ja uważałem, że należało podnieść WOZ o kilometr. Jaka stawka powinna zaistnieć, to miało się wypracować na tych komisjach. No niestety oni się na to nie chcieli zgodzić. Mało tego, pani prezydent chyba widziała, że stoi pod ścianą trochę, bo jeśli PiS nie zostanie zaakceptowana ich poprawka, to może zagłosować przeciw budżetowi, co jednoznacznie by się wiązało z tym, że budżet by został nieprzyjęty. Więc zaproponowała to w ten sposób, że podniosą WOZ o kilometr, o złotówkę. Nie wiem, dlaczego akurat o złotówkę, dlaczego nie o złoty 50 czy 80 groszy, tego to nie wiem. Wykonała pewnie jakiś tam telefon, może do pani prezes, ale nie wiem, jak to się odbyło. W każdym razie zaproponowała, że będzie to o złotówkę i to w sumie wniesie 4 miliony złotych. Pierwsze 2 miliony pójdą w pierwszej transzy, a później to będzie rozłożone. Czy to jest dobra metoda działania? Według mnie nie jest to dobra metoda, ale zobaczymy, jak to jeszcze się ukształtuje. W każdym bądź razie, mało tego, sfinansowanie tych kosztów przerzucono na dług. Czyli mówiąc szczerze, weźmie się to zwiększenie deficytu operacyjnego, bo to deficyt operacyjny jest. Czyli co, to był zły ruch? Był to zły ruch, dlatego ja mówię, że to był zły ruch, żeby poczekać do stycznia, lutym, nawet zrobić połączenie dwóch komisji finansów i komunalnej i tam wypracować należyty status. Że trzeba im było pomóc, nie podlega żadnej dyskusji. Jeszcze może chciałbym tylko takie ruchy, jakie są, na przykład nasza spółka Park Wodny Trzyfale, gdzie w budżecie zapisane, że 5 milionów przeznaczone jest na podwyższenie kapitału. No coś niesamowitego. Uważam, że to jest niesamowite, że się dokapitalizuje spółkę w zamian za to, czy lepszym rozwiązaniem by nie było wykupić usług, które spółka świadczy dla potrzeby naszego miasta. My wiemy, że dla szkół musimy wykupić, dla seniorów, dla innych grup społecznych. Powinniśmy to wszystko wykupić, ale to by było transparentne, przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich. A tak się wrzuca 5 milionów, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo po co. Czyli ten budżet to nie poparliście, bo uważacie, że co, jest źle skonstruowany, za bardzo... Jest bardzo nieczytelny, bo przykładowo powiem, dla oświaty wyznaczono pewną pulę pieniędzy. Ale na co ona ma być skierowana, ta pula pieniędzy? 20 milionów. Na co ma być skierowana ta pula pieniędzy? Jak ma być rozdysponowana? Nie wiadomo. W budżecie tego nie ma. W każdych budżetach zawsze było. Na zakup tego, remonty, nie remonty. To zawsze było. Tak samo jest w zimie. Też jest pewna pula pieniędzy. I nie wiadomo, na drogi, przepraszam, na chodniki, podwórka, czy tego. Ale nie jest nic powiedziane. Jaki to chodnik, jakie to podwórko. Czyli domniemamy z tego, że ktoś tam będzie w trakcie decydował o tym w danym momencie, jakie będzie naciski. To jest źle skonstruowany budżet. Tak nie powinno być. On powinien być czytelny. Nie tylko dla nas, bo my to jakoś, może jeszcze byśmy się dopytamy, ale dla mieszkańca. Mieszkaniec, czytając budżet, powinien wiedzieć, że jeśli mam remont chodnika, to on powinien wiedzieć, że w tym roku zostanie mu wyremontowany ten i ten chodnik. I wtedy jest to przejrzyste, zrozumiałe i czytelne.
Ja jeszcze dopowiem. Pan Bogusław Dobkowski, wiceprzewodniczący Komisji Finansów, przedstawi informacje takie, które świadczą o tym, że nie uzyskały akceptacji pomysły Platformy Obywatelskiej. Tu pan Jan Lange przedstawił wcześniej informacje na temat braku czytelności w budżecie pewnych informacji. Rzeczywiście jest tak, że samo sformułowanie, na przykład przekazanie środków na transport publiczny, na transport w wysokości 26 milionów, nie świadczy dokładnie o tym, ile milionów przekażemy zimowy, a ile na przykład na konwój gotówki, prawda? Na przykład remonty podwórek. Nie ma informacji, które podwórka będą wyremontowane. To zawsze daje taką możliwość tym, którzy o tym decydują, pominięcia decyzji mieszkańców i rady. Bardzo proszę, pan Bogusław Dobkowski. Oczywiście w każdym budżecie są plusy i minusy. I nie można mówić, że tych plusów nie ma, bo ja zawsze podkreślam, że dobrze, że zaczęliśmy tą rewitalizację Śródmieścia i Podgrodzia, a szczególnie mam na myśli ulicę Długą, bo to już nie ta Długa, co była kiedyś, ale wrócę do sesji. Pani prezydent, pani Marta pochwaliła się, że mieliśmy 700 milionów, teraz mamy budżet 800 milionów. Jeżeli 700 milionów pomnożymy o inflację, myślę, że na koniec roku i początek przyszłego 20%, no to wychodzi 840, tak? A czemu 800? No z kawałkiem, no bo przecież płace choćby pracowników i nauczycieli nie idą równo z inflacją, więc dlatego jest nieco mniej, czyli właściwie nie ma się czym chwalić. Niepokoi mnie inna sprawa. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, czyli no tak zwana kiedyś to nadwyżka operacyjna, a dzisiaj deficyt operacyjny na poziomie 28 milionów. To tak jakby rodzina wydawała więcej na potrzeby własne, bytowe, niż zarabia, czyli wchodzi w dług. To się nazywa kiedyś zjadanie własnego ogona. Teraz zmniejszyły nam się dochody własne. Oczywiście chwała, że podwyższono próg podatkowy, że do 26 roku życia ludzie podatków nie płacą, ale tym sposobem zmniejszyły się nam dochody własne. Dopłacamy coraz więcej do oświaty. Natomiast dostajemy, owszem, często może nawet większe kwoty z tak zwanego ładu czy z rekompensaty za tą tarczę, ale są to pieniądze kierowane. I tak robimy sobie przykładowo, cieszymy się za 34 miliony bulwary nad Słupią. Teraz będziemy robić w sumie w tym roku za 15, a w sumie za 25 nowe jakieś tam alejki i różne inne rzeczy. W Nowodotryskiej bym powiedział w Parku Kultury i Wypoczynku. Będziemy przebudowywać ulicę Armii Krajowej za 5,6 chyba miliona. Jak przejeżdżałem, proszę przejechać, tam nie ma ani jednej dziury, przynajmniej na tej części tutaj bitumicznej. Jeżeli ludzie, mieszkańcy, mówię o swoim osiedlu, między innymi Romera, Frąckowskiego, Herbsta, gdzie mają same dziury, że nie ma jak przejechać, resory się łamią, czy ich cieszy ulica Armii Krajowej, która będzie zwężona nawet, prawda? Czy ich cieszą bulwary, prawda? No każdy patrzy koło siebie. Myśmy założyli, analizowaliśmy przecież, oczywiście mówię, są i rzeczy takie, które trzeba pochwalić. No dobrze, że bierzemy się za kontynuację ringu. Też piąty kolejny termin rozpatrzenia, o przetarg. No więc jak to działa, kiedy to się skończy, nie wiemy. Mamy obiecane dofinansowanie, ale przy założeniu, że będzie to kosztowało 120 milionów. A jak będzie kosztowało 150 czy 160, kto dołoży resztę, skąd znajdziemy środki w budżecie, a jest to sztandarowa nasza, bardzo zresztą potrzebna inwestycja i dobrze, że się za nią bierzemy. Ja, biorąc pod uwagę to, co widzę u siebie i prośby ludzi i tak dalej, szkoły, wniosłem małą sprawę, a mianowicie przejście dla pieszych przez ulicę Marii Zaborowskiej na wprost szkoły, dwóch szkół, liceum nr 4 i szkoły 16 podstawowej ze klasami
sportowymi. Naprzeciwko jest park, jest piękna alejka równoległa do tej ulicy. Nawet koło szkoły jest już przystanek od roku. No i cóż, przejścia nie ma, no przecież ludzie chodzą, no do domu muszą dojść, do szkoły muszą dojść i tak dalej. Wojuje, rok koresponduje z ratuszem, no wszyscy mówią, że owszem, fajnie jest, potrzebne tego i tak dalej, ale z braku środków i zadań innych i tak dalej, to co z reguły mi się odpowiada. Ja teraz tak sobie patrzę, że skoro wrzutka jest z PiS-u, 4 miliony, 2300 w poczet wpłaty i przeniesienia z grudnia na stycznie, drugie zwiększenia deficytu budżetowego, w tym operacyjnego, prawda? Myślę sobie, no cóż za problem, jest 238 tysięcy kosztowało przejście przez do tym identyczne przejście, chciałem, żeby zrobić sygnalizację świetlną, no tak jak przy szkole powinno być. I te 238 tysięcy się nie znalazło, no po prostu poniosło mnie, bo chciałem przenieść środki z tak zwanego roweru miejskiego. Ja wychwyciłem audycję telewizyjną pani prezydent, pani wiceprezydent, i wyliczyłem bardzo ładnie, że w roku ubiegłym eksploatacja roweru miejskiego była na 1 km, wypożyczenie było 37 minut i w tym czasie PTN przejeżdżał 1 km. I jak podzieliłem kwoty przez te wypożyczenia i kilometry, to wyszło mi, że ten kilometr kosztuje 60 zł i 6 groszy jeszcze dla dokładności. No, czy stać nasze miasto na tak luksusowy pojazd, który tyle kosztuje na 1 km, ja nie wiem, to chyba rekord polski. Chciałem, żebyśmy dali sobie spokój temu rowerowi, który nie wytrzymuje, widzę, konkurencji choćby z hulajnogami, bo rowerem można podjechać od stacji do stacji, a hulajnogą pod dom i rzucić go w żywopłot. No przecież dla mnie to było oczywiste. Można było zwiększyć deficyt o 2 300 000 na pisowską wrzutkę, już tak powiem wprost, a nie można na bardzo potrzebne przejście, prawda, gdzie trzy dziewczynki, dla mieszkańców, dla uczniów, trzy dziewczynki, no wypadek miały w tym roku jeszcze, prawda, i tak dalej. Dobrze, że się skończyło tylko na pobytem krótkim w szpitalu i tak dalej. No po prostu przy takim no, podejściu to poniosło mnie, no już mieliśmy jako klub się wstrzymywać, poniosło mnie, że głosowałem nawet i przeciw, co zresztą widzę, że media zauważyły. No tyle, jeżeli by jakieś pytania, to jeśli jakieś pytania? Ściągnij, nie mam.